W ramach tej lekcji pokażę ci dwa polecenia, które są związane z interakcją z kontenerami wewnątrz poda. Na początku zaprezentuję ci polecenie logs, które pozwala wyświetlać logi wybranego kontenera w obiekcie K8s. W tym celu muszą podać na konsoli polecenie kubectl logs, następnie nazwę naszego poda, który nas interesuje. W moim przypadku będzie to nginx, a następnie muszę podać opcję minus c, a po niej nazwę kontenera wewnątrz poda, który mnie interesuje. Czyli w moim przypadku Nginx myślnik container. Jeżeli mamy tylko jeden kontener wewnątrz danego obiektu, opcję minus C możemy pominąć. Natomiast ja osobiście rekomenduję używanie zawsze opcji minus C, aby jawnie wskazać. Kontener, który nas interesuje. A następnie zatwierdzam polecenie klawiszem Enter. Po chwili otrzymam logi wybranego kontenera. Jak możemy zauważyć, mamy tutaj dokładnie informacje wygenerowane przez. Nginx'a w wersji 1.23.3, o czym świadczy ta linijka. Czyli podsumowując, jeżeli chcemy zweryfikować logi wybranego kontenera, należy wykonać polecenie kubectl logs, następnie nazwę naszego obiektu, w tym przypadku poda i na koniec dodać opcję minus C z argumentem w postaci nazwy kontenera, który nas interesuje. Jeżeli natomiast chcemy wykonać jakiekolwiek polecenie wewnątrz danego kontenera, to kubectl nam na to pozwoli za pomocą opcji exec Czyli jeżeli teraz chciałbym wykonać przykładowo polecenie ls/ wewnątrz kontenera nginx container poda nginx należy podać polecenie kubectl exec następnie nazwę naszego poda Następnie rekomendowaną opcję -c wskazującą nam kontener. A następnie musimy podać nasze polecenie po zapisie myślnik myślnik. Czyli w moim przypadku polecenie ls I zatwierdzić Enterem. I jak możemy zauważyć Wyświetlono na konsoli zawartość głównego katalogu kontenera Nginx Container z poda Nginx. Jeżeli chciałbym wejść w tryb interaktywny, czyli jeżeli chciałbym przykładowo wejść w terminal wewnątrz tego kontenera, to oczywiście potrzebuję polecenia, które pozwoli mi na wymianę informacji. Przykładowo takim poleceniem jest polecenie bash, a następnie do polecenia exec muszę dodać dwie flagi, i oraz minus t, które często podajemy wspólnie. Czyli jest to opcja interaktywna, i, oraz emulacja terminala, czyli minus "-t". Polecenie jest bardzo podobne do polecenia Dockera, a dokładnie polecenia docker exec. I teraz jak zatwierdzę moje polecenie, możemy zauważyć, że znajduje się wewnątrz kontenera nginx-container Natomiast nazwa hosta to Nginx. Czyli zapewne się teraz domyślasz, sam pod jako pojedyncza instancja wewnątrz Kubernetesa, możemy ją traktować jako oddzielny obszar pracy, gdzie kontenery, czyli poszczególne aplikacje, będą znajdowały się w jednym miejscu. I będą dzieliły ze sobą różne informacje, na przykład adres IP. Dlatego, nazwa hosta w tym przypadku to nazwa poda, a nie nazwa kontenera. To tak, jak na jednym komputerze zainstalowalibyśmy kilka aplikacji. Przetestuj polecenie kubectl logs oraz kubectl exec u siebie. I zapraszam Ciebie do kolejnej lekcji, gdzie utworzymy pod z kilkoma kontenerami. I myślę, że sama ideologia poda i współdzielenia tych informacji będzie klarowna. Do usłyszenia.